Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś, tak jak wybraliście w głosowaniu na Instagramie w jednym storiesku, trafiają na warsztat dwa z czterech Polish Hops Hazy IPA z browaru Recraft. Tak jak już powiedziałem, jest to kooperacja z producentem polskich chmieli Polish Hops. No i mamy żółtą puszkę Amora Preta i Książęcy, tak się prezentuje. W ogóle bardzo ładnie oddaje ten żółty kolor z tą zieloną szyszką na etykiecie. I chyba w ogóle to jest jedna z ładniejszych kolorystycznie etykiet z tej serii. No i drugie piwo to jest Zula i Vermelio. No a tutaj totalne przeciwieństwo, ten zielony totalnie dla mnie nieczytelny, jeśli chodzi o puszkę. Nie rzuca się w oczy. Ale okej, ilość kolorów jest ograniczona, żeby się nie dublowały. Co możemy jeszcze o tych piwach powiedzieć? Oba są z datą 23 września 2025. Parametry 14 ekstraktu, 5,1% alkoholu. Czy coś jest tutaj ciekawego jeszcze na kontretykiecie? Chyba nie. No to przejdziemy do tego, co jest w środku. Ja bym zaczął od Zuli i Vermelio. Nie wiem, jakoś tak po prostu mnie tchnęło. I powiem szczerze, że już nie jestem w stanie zliczyć, która to jest edycja tych Hazy IPEC czy Hazy Pale Ale z browaru Recraft i Polish Hops. Ciężko naprawdę mi to zliczyć. Szkoda, że nie są po prostu numerowane edycje. Wtedy by było łatwiej. No, nic z tym nie zrobimy. Trzeba ratować się jakkolwiek się da. No dobra. Piana nie chciała się za bardzo wytworzyć. Coś tam powstało. No taki słoneczno-żółty wpadający w złoty. Dość mętny się wydaje. No piana taka biało-kremowa, tak bym określił, błyszcząca się, więc ładnie wygląda, do góry niestety duże bąbelki, przez to też jak nalewane, ale generalnie ciężko się wytwarzała, mimo że w składzie tutaj mamy płatki owsiane i słód pszeniczny, i więc myślałem, że będzie trochę lepiej. No ale zobaczmy, co jest w aromacie, bo to jest tak naprawdę aromat i smak, to jest to, co definiuje zawartość puszki. Pierwsze skojarzenie to są takie nuty kiwi. Coś, czego jeszcze chyba nie znalazłem w piwie. Nuty kiwi. Trochę nut kojarzących się z owocami leśnymi. Lekkie cytrusy, ale idące bardziej w stronę słodkiej pomarańczy, słodkiego grejpfruta. No, całkiem fajny, trochę inny niż inne. I już to jest jedna rzecz, która zostaje chyba rozwiana, bo miałem obawę, że te kombinacje chmieli w pewnym momencie się już wyczerpią. I te wszystkie piwa będą do siebie bardzo podobne, a jednak mamy coś, czego jeszcze ja przynajmniej nie pamiętam, z czym się jeszcze nie zetknąłem. Lekko melonowe. Ponownie takie owoce leśne, jeżyna. Trochę skojarzeń z porzeczką. Takie melonowo-ogórkowe lekko. Całkiem bardzo przyjemne. O goryczki nie ma tutaj co szukać. Bardziej klimaty wchodzące w lekką skórkę, albedo, właśnie mówiłem, pomarańczy, grejpfruta, coś w tą stronę. To jest maks, jaki można osiągnąć chyba tutaj, jeśli chodzi o odczucie goryczki. Przynajmniej dla mnie. Lekka taka ziołowość się przebija też. Ale super, bardzo przyjemne. Teraz wychodzą w odrobinie żółte owoce, właśnie grejpfrut, taki, ale znowu bardziej słodki. Może trochę coś w stronę ananasa. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Propsuję. No ale sprawdźmy, co jest w takim razie w drugiej puszce. Kombinacja Amora Preta i Książęcy. I chyba powiem szczerze, że z tych wszystkich czterech pozycji, które się pojawiły w Lidlu w tym miesiącu, to ta najbardziej wzbudziła moją ekscytację. No jednak polski Sabro i Amora Preta, czyli naprawdę taki ciekawy chmiel, to musi być coś fajnego. Więc zobaczymy, co z tego wyszło. No tutaj podobnie z pianą dość ciężko. No praktycznie prezentuje się podobnie. No praktycznie to samo. Nie ma tutaj żadnej różnicy, co w aromacie. Nie bucha tak intensywnie jak w wersji zielonej. Wręcz jest taki rachityczny. Ciężko cokolwiek wyłapać, bo nie wiem, czy za zimne, czy po prostu ten aromat jest taki lotny i szybko ucieka. Coś majaczy wokół cytrusów, coś próbuje zahaczyć o jakieś
czerwone owoce, trochę szmera poziomowości, ale naprawdę aromat nijaki i praktycznie go nie ma, jest pusty. Trochę taki zahaczający jeszcze o jakieś może litchi, białe owoce, aromat kiepski. W smaku jest nieco lepiej. Mamy ten kokos, mamy ananasa, takie trochę pina koladowe skojarzenia. Odrobina właśnie czerwonych owoców, odrobina takich skojarzeń z mandarynką, trochę idących w stronę nawet też takiej truskawki. Bardzo niedojrzała morela brzoskwinia coś w ten deseń. Aromat niestety nadal nic nie przynosi, więc szkoda. I podobnie finish bardzo zbliżony do tego zielonego, czyli taki idący w lekką skórkę albedo grejpfruta, do tego trochę ziołowości. No i goryczki, tu jest chyba trochę więcej, tak mi się wydaje, odczuwalnie. Trochę takiego też kokosa, ale raczej jest taki ściągający, nie jest to takie ultra przyjemne jak na Hazy IPA. No i powiem szczerze, że to mnie żółte mocno rozczarowało. Za to zielone, po którym nie obiecywałem sobie za dużo, no to zrobiło spore wrażenie i kupiło mnie. Więc nie zawsze etykieta mówi o tym, co jest w środku. Przepraszam, a szkoda, bo zawsze za fajną etykietą powinno iść też fajne piwo. Nic z tym nie zrobię, to są cały czas tylko próby. A więc dziękuję, że byliście. Dajcie znać, co Wy w tym miesiącu wybraliście z oferty Lidlowej lub innego dyskontu. Dajcie znać, czy mieliście okazję pić te Polish Hopsy, te lub dwa pozostałe. No i który Waszym zdaniem Wam najlepiej smakuje. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Zdrowie Browaru Recraft i Polish Hops za taką ciągłą, regularną promocję tych polskich chmieli, pokazywanie ich w szerokiej dystrybucji. No i jeśli podobał Wam się materiał, łapka w górę, mile widziana. Jeśli jesteście tu nowi, no to na dole przycisk subskrybuj, niech się Wam wyszarzy i już wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym materiałem. A ja dziękuję, do zobaczenia, Wasze zdrowie, cześć!